Cięcie i tłoczenie elementów. Oto zabawkowy zestaw do budowy spalinowego wózka widłowego RX-70 firmy Stihl. Dla porównania prawdziwy wózek widłowy Stihl RX-70 składa się z ponad 5000 elementów. Sposób ich montowania zobaczą Państwo w dalszej części filmu. Przy budowie wózka widłowego wszystko zaczyna się od cięcia materiału, podobnie jak przy budowie kartonowego modelu. Tyle, że w tym przypadku części wycinane są nie z tektury, lecz ze stalowych płyt. Niektóre z nich mogą ważyć nawet do 750 kg. Płyty są cięte za pomocą lasera. W zależności od grubości płyty, laser może w ciągu minuty przeciąć od 0,5 do 7,5 metra stali. Dokładność cięcia laserowego jest imponująca i wynosi do plus minus 0,1 mm. Dzięki tak dużej dokładności wycięte elementy mogą od razu być poddane dalszej obróbce. W następnym etapie poszczególne części są poddawane operacji tłoczenia w celu nadania im ostatecznego kształtu. Tłoczenie wykonywane jest na największej prasie znajdującej się w firmie Stihl o sile nacisku 1000 ton. Wartość ta odpowiada ciężarowi około 1000 kompaktowych samochodów osobowych ustawionych jeden na drugim.